Dojechaliśmy sobie PKS-em. Trzy przystanki, idziemy teraz do świątyni Wang i później kierunek Śnieżka. Dzisiaj pewnie sobie drogi nie pokonamy, ale coś tam zawsze będzie. Stromo jest już na samym początku. Jesteśmy w tej świątyni. Nie będziemy wchodzić do środka. Ciekawostka, jak wam mogę powiedzieć, to że tutaj nie użyto do budowy tej świątyni, nie użyto żadnego gwoździa metalowego. Wszystko jest połączenia cicielskie zrobione. A tu diabeł z kościoła. Diabeł z kościoła też tu się zjawił. Także tak to wygląda na chwilę obecną. Nie będziemy wchodzić dalej, idziemy na szczyt, tam. A tu się chyba kupuje bilety. Ty, tu są bilety chyba. Ale idziemy tam, no nie? Bilety kupiliśmy. 8 zł bilet normalny, 4 zł bilet ulgowy. I idziemy, no. Naszym chorym troszeczkę w społeczeństwie jest to, że musimy, że wejście do parku trzeba płacić, kupować bilety. Ale cóż, jak trzeba, to trzeba. Sceneria bajeczna. Zobaczcie na te drzewa. Rewelacja. Warto dla takich chwil przyjeżdżać i oglądać to i przygodę przybywać. Zobaczcie te drzewa. To wszystko. No to ja uwielbiam. Rewelacja. Droga. Tu jest wejście swobodne, szeroko. Dochodzimy do schroniska. W pierwszym schronisku mamy czas około godzina 15, godzina 30. Mniej więcej, jak się pytałem tutaj u pani, gdzie bilety sprzedaje. Koło 1,5 godziny mamy dojście i później wejście jest typowo na ścieżkę, ale chyba jest zamknięte. Nie wiem, nie dopytałem. Zobaczymy. Ale no, sceneria niesamowita. I tam grupa idzie, a zobaczę tam w oddali. Ludzie zakładają narty biegowe i ruszają. Zobaczymy, co mamy na mapie, informacje odnośnie tego, gdzie się wybieramy. Pokażę wam, jak to wygląda. Fajnie, tu się fajnie chodzi, swobodnie. Dobra, gdzie jesteśmy? Mamy mapę. A tu jest cała chyba, całe nalesisko. Nie ma informacji chyba takiej konkretnej, nie. To jest za dużo. Tu są Kowary, tu Skarpasz, tu jesteśmy mniej więcej w tym rejonie gdzieś, tu Skarpasz Górny, blisko tu jesteśmy gdzieś. Ale nie ma informacji, to górnie to jest cały teren. No dobra, także idziemy w dół, znaczy w górę. Tu mamy ta świątynia, co widzieliście, i idziemy dalej. Jest ratrak, zobaczcie jakie gąsienice. Ja pierdzielę, on to się nie zakopie, nie ma opcji. I odgarnię tam szlaki dla turystów. To jest sprzęt. Pierwszy raz tak blisko widzę ratrak. No fajny sprzęt, fajny. Fajny sprzęt. Palimy? I pod górę jedziemy. Już. I mamy Karkonoski Park Narodowy, witamy. Także witamy, idziemy. Dziękujemy, dziękujemy. Na domiar wszystkiego. Jeszcze fajnie zaczął śnieg padać. Nie ma ludzi. Mało jest turystów. Widocznie obostrzenia od dzisiaj teoretycznie. Hotele otwarte. Ale restauracje zamknięte. Nie ma większego ruchu. Ale sceneria jest niesamowita. Spokojnie się idzie. Idziemy szlakiem chyba niebieskim. Tak? Niebieski to jest? Nie, albo ja żółty. Dla mnie wszystko jest białe. Znaczy szlak... Bo jeszcze było drogowskaz na czarny. Ale to pewnie było trudno do przejścia. Spokojnie sobie idziemy tym szlakiem. Zobaczymy, czy dojdziemy, czy jednak zdezygnujemy i wrócimy. Nie mamy spiny, nie mamy parcia. Po prostu robimy przygodę. Jak się skończy alkohol, to wrócimy. Tak. To wtedy wrócimy. Chyba że zadzwonimy i nam zaopatrzenie przyniosą. Tak. Zobaczcie, jaka pogoda. Śnieżka tam, szczytu w ogóle nie widać. Jest zamglone. Mamy jeszcze około godzinki drogi, teoretycznie. Tutaj pani nas poinformowała. To się, no nie wiem, czy to był od służby leśnej, czy ktoś. Sprawdzili nam bilety na szlaku. Oczywiście bilety kupiliśmy. I że na wejście mamy jeszcze około tak pół godzinki do pierwszego schroniska jakoś, później godzinkę do drugiego schroniska. Czy wejdziemy, zobaczymy. Zakaz rowerów jest. Nie wolno tu rowerem jechać. Nawet nie wiedziałem, czy tu latem rowerem byłoby ciekawie. Ale zobaczcie te choinki. No pięknie to wygląda.
ta sceneria. O, tu jakiś strumyk płynie. No rewelacja. Jak to pięknie wygląda. I ten dźwięk. Cisza. Strumyk. Las. Śnieg. Idealnie. I oczywiście każdy co robi? Robi zdjęcia pamiątkowe. Selfie, nie selfie. Publikacje na Facebooku i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale te chwile warto uwiecznić. I zobaczę jeszcze jedną rzecz. Choinki. Śnieżna sceneria. I te szyszki brązowe na choince. Rewelacja. Jak to pięknie wygląda. Syberia to nie jest. No Syberia to nie jest, ale pięknie jest. Super. Zobaczcie zaraz sami. Im wyżej, tym jest mgła. Mamy zejście, mamy drogę tu. I jakaś ścieżka tu. Tu coś jest. Zobaczymy, co tutaj jest. Jakieś schronisko chyba tutaj jest. Domek myśliwski tutaj jest. A, domek myśliwski tutaj jest. Domek myśliwski. Samotnia. Dalej jeszcze trzeba iść. Nie ma informacji ile. Idziemy do samotni. A tam jakiś domek myśliwski. A my idziemy dalej. Zdecydowaliśmy, że idziemy na samotnie. Mamy już za sobą prawie półtorej godziny drogi już. Cały czas idziemy. Sceneria. Widzieliśmy się wcześniej zresztą, niesamowita. Zobaczymy jak to wygląda. Dzisiaj będzie samotnia. Dalej chyba się nie odważymy, musimy wrócić później kawałkiem. Dopiero iść dalej. Ale zobaczymy jak to wygląda w tej scenerii. Jesteśmy pierwszy raz, zawsze zostawiamy sobie kawałek niewiadomej na następny wyjazd. A na Karpaczu na pewno wrócimy. Tu pewnie byłby piękny widok. Byłby piękny widok, ale no niestety no nic nie widać, jest mleko. Jest mleko. Grupa ziaje, ale grupa daje radę? Daje radę. Zobacz, przed chwilą nie było widać nic, powoli się odkrywa. Ale jest mgła, nie zobaczymy nic, ale tu są góry. O, i zakrywa się z powrotem. Fajnie, chciałem zobaczyć to w rzeczywistości. Ale to może latem, jak się przyjedzie to widzieć. Zimą, albo dzisiejsza pogoda nie pozwala na to. Ale ogólnie bardzo fajnie. No niestety, tu gór nie widzicie, nie uda się zobaczyć. I stawą jesteśmy właśnie, dochodzimy już do tego głównego miejsca. Dochodzimy do celu naszej podróży dzisiejszej. Ale no niestety góry nie widać. Fajnie co jakiś czas przesłania się. O, tam jakiś idzie ścieżka. O, nie, widzicie teraz. I te góry, jak odchodzi mgła, dopiero widać. Także no było fajnie widać tą górę, jeżeli było, nie byłoby tej mgły. Ale idziemy tutaj, zobaczymy jak to wygląda wszystko. I tu jest jakiś punkt. Doszliśmy do samotni. Powiem wam, że w tej chwili pogoda się bardzo zmieniła. To jest właśnie w górach. Pogoda się zmienia. Zobaczcie, nie widać. Jest mgła. Śnieg sypie po oczach. Schodzimy w tej chwili. Mamy jeszcze do zejścia około... No, szliśmy prawie 2 godziny. No, zejście będzie może szybsze, bo wiadomo, szybciej schodzi. Z której godziny będzie zejścia. Także obie pogoda, znaczy schodzimy ze szczytu, także im niżej, tym będzie pogoda lepsza. Ale dalej byśmy się nie odważyli wejść w dzisiejszych warunkach. Tam je zobaczcie. Tam w dala idzie osoba. Jest oddalona do siebie, nie słuchajcie. Osoba jest udalona, może nie wiem, 20 metrów. Prawie mało ją widać. Ale powiem wam, że przygoda fajna. Fajne wejście. Aczkolwiek w przyszłym roku, może latem, może zimą jeszcze, za rok, albo zobaczymy kiedy. Odważymy się wejść dalej. W tej chwili pogoda nie pozwala na wejście dalej. No i też zmęczeni jesteśmy. Nie ma co się oszukiwać. Nie byliśmy przygotowani aż na takie chodzenie. Witam was w drugim dniu. Wczoraj próbowaliśmy wejść na ścieżkę. Wiedzieliśmy, że nie wejdziemy na całą ścieżkę. Doszliśmy tylko do jednego schroniska, do samotni. Tam się wejdziemy sobie latem kiedyś. Odważymy się zimą, jednak warunki są inne. A dzisiaj postanowiliśmy zjechać sobie kolejką.
kolejką na kopę i z kopy może kawałkiem będziemy sobie wzdłuż właśnie na szczyt Śnieżki. Zobaczymy, czy to, jak to będzie. Na razie zrobiliśmy pierwsze sobie takie dojście do wyciągu. Zrobiliśmy 4 km. Żeby było busem jechać, ale stwierdziliśmy, że nie, idziemy pieszo. I później szukamy. Pogoda akurat jest taka, że nie wszystko będzie widać. Nie wszystko będzie widać, bo no bo wiadomo, swoje robię, zobaczcie zresztą, jak tu jest. Ludzi sporo, obostrzenia są zmniejszone, to jest ludzi sporo. Tu jest jakiś wyciąg. A nie, to jest ten wyciąg, który tam z dołu widzieliśmy. Czyli można było wjechać jednym wyciągiem i dalej drugim później, no. Ale kto wiedział. Dobra, idziemy, zobaczymy. Bilety kupione, 65 zł, kosztuje dwie strony, weekend. Będziemy zaraz wchodzić na wyciąg. Dla mnie to jest porażka oczywiście. Ale zobaczymy. Co? Wjechaliśmy kolejką, miałem wam nagrać. Widok taki, nic nie widać. Miałem pokazać wziąć kamerę, ale niestety ja jestem tak ustarany przy takich wjazdach. Miałem najwysokości, no to nie są dla mnie atrakcje. Też kamery nie wyciągnąłem, może w drodze powrotnej. Wezmę w rękę chociaż, odważę się i coś tam wam nagram. Widoczność jest, no praktycznie zerowa, no. Także idziemy dalej tam na szczyt, troszeczkę wejść i zobaczymy, ale nic nie widać. Jesteś w tej chwili to jest kopa 1300 metrów poziom morza. Główny szczyt, czyli Śnieżka, ma 1600. Zostało jeszcze kawałek. Ale czy dojdziemy, czy coś zobaczymy widzieć, zobaczymy. A tutaj śnieg skrzypi nawet, tu jest dużo zimniej, nie? No. Dużo zimniej tutaj jest. Śniegu tu jest tyle. Tak się wydaje, że nie jest dużo. Ale... Weszliśmy tam dalej w choinki i po pas potrafiłem wpaść w śnieg, także naprawdę jest dużo śniegu. Nie jest tak, że pierwsze kroki robisz, idziesz łagodnie, a później się wpada. Widoczność jest no zerowa, no zobaczcie tam ludzi. Od nas, może 10 metrów jest od nas. Wcale ich nie widać. Także widoków sobie nie pozwiedzamy. Ale latem przyjedziemy tutaj. Wejdziemy pieszo, bo ja już kolejką drugi raz jechać nie będę. I te widoki będą jakieś. Warunki się zmieniają. Wiatr jest, nie wiem czy będzie sobie słychać. Wiatr się zrobił. Naprawdę tym nic nie widać. Idziemy wzdłuż szlaku. Gdzie dojdziemy, zobaczymy ile damy rady wejść. Ludzie idą, wracają też, ale wracają tu tacy ośnieżeni wszyscy. Zresztą my też jesteśmy już trochę ośnieżeni. Na dole było minus 10 dzisiaj. Ciekawe, że tutaj na górze jest. Odczuwalnie na pewno więcej. Tak, to coś jest, jakieś coś. Jakaś chałupka. Zamarznięta. No nic nie widać, no widoczność jest naprawdę zerowa. Najgorsza rzecz w moim życiu to jest jazda takimi kurwa wyciągami. Nienawidzę, boję się cholernie, nie lubię tego. Ale jakoś zebrać stołem, żeby wjechać, no. Widoki są ładne. Teraz tam u góry była mgła, nie było nic widać. A tutaj stąd teraz widać, ładnie widać. Ale wolałbym to oglądać stojąc na ziemi, a nie być na kolejce. Widać, ładnie widać. No tam hotel gołębieski jest, tak? No. No ładne są widoki, nie można powiedzieć, że nie. Ale zimno, tak w ręce pizga. Kamerę trzymał w ręku, jest tak zimno. Niby nie dużo, bo tam pokazywało chyba ile? 9 stopni pokazywało, nie? No, nie jest tak zimno. Ale... Nie, na górze niby 6. Nie, mi minus 11. Tak, ale zimno, zimno. O Jezus Maria. O, ekstra. Ekstra to będzie jak ja... Dobra, nagram wam, idziemy na dole. Zjechaliśmy na kopę z jazdem. Przeżyłem. Powiem wam, że naprawdę nie są moje sporty. Ja jestem jednak na wysokości, to mam lęki. No ale dobra, no. Szliśmy z grupą, przeżyłem, dam radę. To się nie robi dla miłości. Tak, dla miłości. Proszę cię. Aczkolwiek jakbyśmy w przyszłym roku przyjechali, aczkolwiek w samym roku przyjechać, tylko w okresie letnim i wejść całkowicie na Śnieżkę,
No to ułatwić sobie można właśnie tym, że wjeżdża się tutaj. Nie trzeba aż tyle iść później. No to chyba też kolejką się odważymy. To trudno jakoś zęby zacisnąć, te 8, mniej więcej 8 minut się jedzie, no i tyle. A teraz idziemy, znowu mamy trasę 4 km do siebie, ale chyba pójdziemy na busa i busem pojedziemy. Zobaczymy. Idziemy już do naszego ośrodka. Po drodze mamy taką rzeczkę. Strumyk, nie rzeczka. O! Tak to wygląda. Taka śnieżna dolina. Dolina główna jest. Tędy szliśmy wtedy drogą, a tu z boku zobaczyliśmy, że jest ścieżka. Mówię, postanowiliśmy przejść tędy. Zobaczymy, czy będzie lepsze dojście, czy nie. Mamy jeszcze 4 km akurat do naszego ośrodka. Także wracamy spacerkiem też. No, jak ładnie woda zamarza. A pod spodem płynie strumyk. I tak strumyk płynie sobie. A moje wzdłuż idziemy. Fajnie to wygląda. O, tu jest przykryte śniegiem. A to też jest woda. Tu jest mostek. Jakiś tam stan wody jest pokazany. A jest woda. Widać teraz. Wyszła spod śniegu. A tu jest jakiś alastamik chyba jakiś, co? Bo tu jest zbiornik retencyjny. Może, nie wiem. Bo ona musi tam przepływać dalej przecież chyba, tak? I ten, tu jest zbiornik, no. No i chyba jest dla mnie daleko. Nieźle jest to. Tutaj stan wody jest większy, bo to wszystko zawsze jest w wodzie. Tylko teraz jest tak, no. No właśnie, to jest ten wodospad. Ten wodospad to jest, no. Tam woda przelatuje tędy od góry zawsze. No, teraz po prostu okres zimowy jest spuszczony, no. No bo nawet tutaj widać stan wody, po murach nawet widać, że był stan wody był większy. No, na zimę. Co? Ja bo o tym wodospadzie mówiłam. Tu? No. No widzisz. I on tutaj przelatuje tędy górą woda. Tak, no. Górą. No. O. A tu jak mamy dziki, tam jest jakiś lew, i jest żubr. A co mi się, lubią najbardziej? Żubry. Cicho, żubr to jest. No. Nie no, niedźwiedź, widać, że niedźwiedź. No chociaż na pustce żubra też są niedźwiedzie. O, a tu jest łoś. A sam na takie długie noga, łoś. Łoś super ktoś. Ale te góry, no rewelacyjnie wygląda, nie? Te śniegi. Ładnie wygląda. Wszystko co dobre, szybko się kończy niestety. Mamy ostatni dzionek. Pogoda jest przepiękna dzisiaj. Bo słoneczko świeci. I ładnie górę widać też tutaj. Jakiś szczycik. Owad, który... Nie, ale go nie widać, nie? I koza z nosa. O, ładnie widać. I ludzi, zobaczcie, jak dużo ludzi jest. O, coraz więcej ludzi. Idziemy jeszcze ostatni raz. I później do auta i do domu.